Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi kochani zadymiarze, w poprzednim odcinku obiecałem wam, że jeżeli zostanie wprowadzona możliwość publikowania map, no to stworzę swoją najlepszą mapę w trybie starcie solo. Moja mapa została już zaakceptowana przez system i trafiła do puli map konkursowych, więc jeżeli teraz klikniecie w tryb mapa konkursowa, no to jest prawdopodobieństwo, że traficie na moją mapkę. Jeżeli wam się uda na nią trafić, no to róbcie screena i podsyłajcie mi na maila. W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie kilku zadymiarzy na mojej mapce i będziemy grali przeciwko moim klanowiczom, więc zobaczymy, jaka postać najlepiej sprawuje się na moją mapę. Mam nadzieję, że moja mapka wam się spodoba, moim zdaniem wyszła naprawdę mega fajnie, jest dużo teleportów, trampolin i w ogóle generalnie jest mega zadymka. Jeżeli chcecie, abym stworzył kolejną mapę, może tym razem w jakimś innym trybie, w sumie możecie napisać w komentarzu, jaką mapę, w jakim trybie mam dla was stworzyć. 10 tysięcy łapek i wlatuje kolejny odcinek z nową mapką. Zachęćcie mnie do tego, strzelajcie łapeczki w górę. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami z gry Brawl Stars. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z konem Farel. Dziękuję ślicznie za wsparcie, sprawdźcie swoją skrzynkę mailową, ponieważ odesłałem wam kody PSC o wartości 25 zł, za które będziecie mogli sobie kupić Megaboxa. Jeżeli robicie jakieś zakupy z kodem Farel, podsyłajcie mi to na mojego maila kodfarel@gmail.com. E-mail oczywiście znajdziecie w opisie, a jeżeli pojawicie się na moim odcineczku, to znaczy, że wygraliście Megaboxa. Jak dobrze wiecie, zbliżają się Mikołajki, więc chciałem was też zaprosić wszystkich na pixyshop.pl po przekozackie świąteczne koszulki. Link też znajdziecie w opisie. Jesteśmy, moi kochani, już na moim koncie. Sprawdźmy, co mamy dzisiaj w sklepiku. Tutaj tylko miałem skrzynkę darmową. Generalnie nic ciekawego. Kodzik Farel w sklepie jest. Przypominam, że resetuje się co tydzień, więc warto byłoby sprawdzić, czy już mnie wspieracie z kodzikiem. Chciałem wam teraz pokazać moją mapę. Jak ona wygląda? Wejdźmy sobie w edytor map na samym początku. Mapa nazywa się Use Code Farel i została już zaakceptowana. Jak widzicie, tu jest napisane, że jest zaakceptowana do puli map konkursowych. Dajemy sobie teraz na przykład edytuj. Tak wygląda, moi drodzy, moja mapa i składa się z pięciu wysepek. Lewej, prawej, dolnej, prawej i lewej, dolnej. Na każdej mapie znajduje się trampolina oraz teleport. Na przykład tą trampoliną polecimy na sam środek, a na samym środku jest najwięcej skrzynek, ale jest za to dużo krzaków. Więc jeżeli tutaj nam się zrespi jakaś szelka, no to wiadomo, że jak grasz dynamikiem, no to wpadniesz w paszczę lwa. Bo niestety nie uda ci się z pewnością uciec przed tą szelką, bo może stać w tych krzakach. Na każdej wysepce też jest teleport. Na przykład z lewej dolnej wysepki przeteleportuje nas na prawą górną wysepkę. Po skosie generalnie nas teleporty teleportują. Na każdej też wysepce jest postawiony po środku murek. W tym oto miejscu. Po to, żeby jak się dwie postacie zrespią, żeby od razu się nie nawalały, więc na samym początku szybko nie padniemy. Tylko że na każdej wysepce jest inaczej ta granica wyznaczona. Tu jest na przykład poziomo. Tutaj jest pionowo i tutaj też jest poziomo. Generalnie mapkę budowałem 3 godziny. Moim zdaniem bardzo fajnie wyszła. Dajcie znać w komentarzu, czy też wam się podoba. Jak widzicie, już jest pełne lobby. Pozdrawiam wszystkich klanowiczów. Ja sobie wziąłem na początku bula. Sprawdźmy, jak sobie radzą postacie na blisko na tej mapce. Kogo ja mam tutaj koło siebie? Tam jest na dole Overlord krukiem. Okej, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Tutaj nikogo chyba u mnie nie zrespiło u góry. To jest aż mega dziwne. Nie, jest ktoś, jest ktoś. Ktoś tutaj był. Billie Eilish tutaj jest. Gra Bibi. Muszę ją troszeczkę poobijać. Nie trafiam. Najgorzej. O, Daryl, Daryl! Wow. Uciekamy. Bo troszeczkę mnie obili, ale ten Daryl miał 200 IQ, że sobie tak przeskoczył przez tą rzekę. Ja też chcę zagrać sobie tutaj. Ała, Darylem. Kurde, Billie Eilish, ile ona ma? Cubów 2. No dobra, będzie ciężko wygrać z nią. Dobra, obijam. Gdybym miał szarże, było o wiele, wiele lepiej. No, chodź tutaj. Rozjeżdżam i w teleport. Dobra. Chodź na blisko. Tu mnie nigdzie nie odbijesz, musisz tutaj podejść. No, dawaj. Nie trafiam! Padam, leżę.
Najgorzej. Nie dałem rady Billie Eilish. Ja dziękuję. No dobra, zobaczmy, jak sobie poradzą teraz. Billie Eilish gra Bibi. Przeskakuje? Nie, nie przeskakuje. Czeka cały czas. Wow! Tam lubię placki, ładnie dostał gonga. Tylko tutaj mamy Seba, leci też Bibi. Widzę, tutaj dużo osób gra Bibi. Ole, dostał strzała od Piperki. Co za Piperka stoi w krzakach, tutaj fokusuje. Billie Eilish, 10 power cubesów. Milioner wjeżdża, ucieka tym ultem. Ładnie, ładnie, dawaj milioner. Wow, dobry meczek. Ja zająłem noboską 8 rangę. Ale jak widzicie, Billie Eilish ładnie tutaj wygrał. Albo wygrała. Także GG, lecimy dalej. Teraz gramy na same postacie rzucające. I się zastanawiam, jaką postać tutaj sobie wybrać. Mamy Barley'a. Barley spoko by ultował na środek, ale Tick za to by miał bardzo daleki zasięg. Kurczę, i rzuca też głowę Tick, nie? Więc ta głowa też pewnie by dużo zrobiła. Powiem wam tak, że nie mam pojęcia, co tutaj wybrać. Dobrze, moi kochani, biorę jednak Barley'a. Zdecydowałem się na Barley'a. Zobaczymy, co wybiorą moi klanowicze. Let's go. Każdy tutaj ma ponad 23 tysiące puszek, więc wiecie, to nie są borowiki. Tutaj będzie mega ciężko wygrać, ale mam nadzieję, że mi się uda. Chociaż raz. Dynamite, Tick, Kiełek. Dobra. Wszystko jasne. To jest Overlord na Kiełku. Ale mnie obija. Nie no, ma dalszy zasięg, widzowie, tak być nie może. Dobra, dostał. Nie no, zabije mnie przecież wariat. Nie mam szans z takim Kiełkiem. Kurczę, Felek. Dobra, mi się wydaje, że trzeba by było spylać zaraz. Przecież taki ba... O, Dynamite jeszcze jest, dobra. Niech oni się wyjaśnią, niech oni się wyjaśnią. A ja tutaj później wszystko zgarnę ładnie. Kurde, Dynamite, 4 power cubesy. Ja nie mam żadnego cuba, to jest najgorsze. Dobra, leży. Nie, 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 Dynamite, spylaj ode mnie. Kiełek zultowany, ten ult nie doleciał na tego Kiełka niestety. 600. Muszę obiec te krzaki. Kurde, rzucił mi teraz ten murek. Nie widzi mnie. Dostałem, dostałem i dostaję od Tika z drugiej strony. Nie no, najgorzej. Zobaczymy, kto to wygra. Powiem wam tak, nie jest łatwo. Nie jest łatwo. Jak ktoś się zrespi na środku, no to ma spore szczęście. Ja cały czas się... Oła! Ale ten ult wjechał od Kapiego. Overlord tym Kiełkiem podjeżdża i wygrywa. Zwróćcie uwagę na to, że zawsze respię się na mapie z gościem, który wygrywa gierkę. Ja po prostu mam pecha. To jest po prostu, widzowie, pech. Lecimy teraz na same Piperki. Let's go! Lecimy, moi kochani, starcie na same Piperki. Czy mam kogoś na swojej mapce? Uwaga... Nie widzę, nie widzę, ale otwórzmy sobie na początek skrzyneczkę. Potrzebujemy cube. Raz, dwa, trzy. Nie możemy zdradzać swojej pozycji na szybko. Obejdźmy sobie może... ktoś coś tutaj... Kogoś widać, kogoś widać. Nie dostał, dobra. Ja się na chwilę obecną chowam. To chyba jest PNF, bo on ma taki ładny skin do Piperki. Idę sobie na spokojnie swoimi krzaczkami i uwaga, patrzcie na to. Jeszcze raz, fara. Go! Woo! Overlord porobiony. Widzieliście, jak stał, kampił w krzakach? Nie otwierał skrzynek, cwaniaczek? Czekał na mnie. Ja ci dam. Moi klanowicze są naprawdę dobrymi graczami. Oni wiedzą, jak przechytrzyć innych graczy. Ale Faral się na szczęście nie dał. W tym momencie się nie dałem. Co jak co, ale Piperką to troszeczkę tam potrafię jeszcze grać, panowie, tak? Tu mamy teleport, na chwilę obecną tym teleportem nigdzie się nie wybieram, ja się nigdzie nie wybieram. 6 zadymiarzy, 4 osoby nas oglądają, także pozdrawiam widzów, oczko wam puszczę. Chodź tutaj ktoś, chodź tutaj ktoś. Czekam, aż ktoś się wychyli tylko. O kurde, wielkie starcie, dobra. W takim razie lecę. Elo PNF, siema gościu, jak my walczymy ze sobą teraz, chłopie, ty coś gadasz. Oh my gosh! Ależ on tu ładnie przyjął! Woo! Pięknie! Lecimy, moi kochani, z ostatnią gierką dzisiaj, czyli starcie na Franki! Czy ja mam kogoś na swojej mapie? Tak, mamy milionera, więc z milionerem będzie mega ciężko na początku wygrać. Już sobie od razu zdaję z tego sprawę. Bo milioner borowikiem nie jest w Brawl Stars. Siema, milioner!
Kurde, będzie miał dwa power cubesy chyba. Ja mam przewagę o tyle, że jestem w krzakach. On nie wie, gdzie ja jestem. Kurde, jeszcze Barty ma ulta. Najgorzej, dobra. Ja sobie tu na chwilę obecną poczekam. Chyba, że on mnie tutaj sprawdzi. Nie, uciekł. Jak dobrze, mam tylko jednego power cubesa. Dobra, zdradzę mu swoją pozycję. Dobra, dostał ode mnie raz. Musimy sobie nabić ulta na sobie. Nie przyjął? Kurde, ktoś idzie chyba teleportem, czy nie? Tak! Barty się tutaj teleportował, ale to jest zadyma. Każdy jest mega ostrożny, żeby tutaj... Ach, właśnie, nie dostać gonga. Nie no, PNF na 10 power cubesach wjeżdża! Lecę stąd, mordziaty, co ty gadasz? Dałem gadżet, na szczęście udało mi się uciec. Jaka zadyma! Jeden power cubes u Farela. Dobra, dostał stuna, dostał stuna. PNF zestunowany, ucieka Farel. Nie patrzę, nie patrzę, dobij go, dobij, dobij milionera. Tak jest, wielkie starcie, PNF. Gościu. Raz, dwa. Nie! 516 HP! 516! Czujecie to? Ranga druga, nice! GG PNF, GG! Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Raz udało mi się wygrać, mimo że to było starcie na same Piperki. No prawie pokonałem PNF-a, który miał 10 power cubesów na franku. Generalnie mega fajnie się bawiłem. Pozdrawiam wszystkich moich klanowiczów, jesteście mega kotami. No nie dawaliście mi fory, zresztą było to widać na odcinku. Mam nadzieję, moi drodzy widzowie, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Wbijajcie na, przepraszam, pixyshop.pl po przekładackie koszulki z joystickiem w kieszonce. Ja z wami się już żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!